Witam Państwa ponownie po krótkiej przerwie. Republika po południu i kolejny gość zapowiadany, redaktor Mateusz Wyrwich. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. I teraz przyjrzyjmy się tematyce politycznej, poruszanej bardzo mocno, komentowanej przez ostatnie 24 godziny w Polsce. Przed chwilą gościliśmy profesora Domańskiego, socjologa, a teraz spojrzyjmy, posłuchajmy, jak na te same problemy patrzy publicysta, dziennikarz. Panie redaktorze, co tak naprawdę dzieje się, jeśli chodzi o nowelizację ustawy o sądzie, to co jest powiązane wprost z środkami z KPO. Jakby Pan to skomentował? To znaczy, ja myślę, że w tym jest są zawarte dwa pytania. To znaczy jedno pytanie, jaka jest relacja między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera Rady Ministrów, to jedno, a drugie, jaka jest relacja między Kancelarią Premiera a Berlinem, albo inaczej Brukselą, tak można by powiedzieć. Otóż to, co się stało w tych 24 godzinach między Kancelarią Premiera i Prezydenta, wydaje mi się, że to nie powinno dojść do czegoś takiego, po prostu do takich prostych nieporozumień, tak byśmy powiedzieli. Dlaczego? Dlatego, że sprawa jest niezwykle newralgiczna, jest atakowana ciągle atakowana jest KPO przez opozycję, przez Lewicę i przez Platformę Obywatelską, no i oczywiście przez również Brukselę, ale jeśli chodzi o wewnętrzne sprawy, to oczywiście przez te dwa podmioty, o których mówiłem przed chwileczką, i nie powinno dojść do takich, powiedzmy sobie, podstawowych nieporozumień, czy to logistycznych, czy też po prostu medialnych. Myślę, że nie mogą sobie pozwolić na to rządzący i traktuje to jako nieprzyjemną wpadkę. Ale pan prezydent tutaj wysuwał pewne zastrzeżenia, które nie wyglądają jako drobne nieporozumienia protokolarne, tylko głosy mówiące, czy taka refleksja świadcząca o tym, i to nie jest tylko głos wychodzący ze strony prezydenta, że przyjęcie tych rozwiązań, które przywiózł pan minister Szynkowski vel Sęk, byłoby niekonstytucyjne z punktu widzenia naszego systemu prawnego, podważałoby naszą suwerenność, więc tam wyczułem, że są dość poważne zastrzeżenia ze strony części obozu Zjednoczonej Prawicy. Proszę nas, z tego, co wyszło na zewnątrz, co jest znane publicystom, dziennikarzom, z tego, co mówił pan minister Szynkowski, nie wskazywałoby na to, żeby miała być tu naruszona konstytucja. Albo czegoś nie powiedział, czegoś, o czymś my nie wiemy, albo po prostu coś jest nie tak, jakiś głos płynie ze strony Kancelarii Prezydenta. Więc sądziłem, tak przypuszczam, że minister Szynkowski przywiezie jasne i jednoznaczne stanowisko, byśmy powiedzieli, propozycje, które jasno i jednoznacznie określają nasze stanowisko. I jak sam minister twierdzi, takie propozycje przywiózł. Możemy nawet przytoczyć jego słowa, które dla redaktora Prusinowskiego wypowiedział. Posłuchajmy w oryginale. Naszym wspólnym interesem, i to też widzi pan prezydent, i to też z jego wczorajszych słów wynikało, jest konieczność wykonania kolejnego kroku, żeby dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Ja też rozumiem pana prezydenta, który tą historię przedstawiał, jak włączył się w chęć rozwiązania tego problemu na wiosnę tego roku. To się nie udało. Pan prezydent ma prawo czuć się rozczarowany na skutek niewypełnienia też pewnych deklaracji ze strony Komisji Europejskiej. Więc dysponuje takim pismem z gwarancją, że to jest projekt ustawy niezbędny do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi mi o to, że, nie okazało się za miesiąc, że no dobrze, to fajnie, że to zmieniliście, ale jeszcze KRS. Tak? Odpowiem, panie redaktorze, wprost. Tak, dysponuję takim pismem. To byłby pierwszy konkret jak dotąd, to pismo, o którym mówi pan minister, bo cały czas te wszystkie zabiegi wokół KPO odbywały się, jak to kolokwialnie nazywają, na gębę. Także coś tam zróbcie, a my się ewentualnie zastanowimy. Bardzo mnie ciekawi ten aspekt negocjacji i osiągniętego być może porozumienia. Jakby pan to skomentował? Proszę pana, no, z całym szacunkiem dla gęby, wszak gęba gębie nierówna, tak bym powiedział. No, jeśli pani von der Leyen, która jest przewodniczącą, składa prezydentowi deklarację, prezydentowi Rzeczypospolitej, państwa, nie jakiejś enklawy, ale bez, nieważne czy to duże państwo czy małe, w każdym razie składa taką deklarację, to nie mówi się w polskie przysłowie, mówi czegoś takiego, że z gęby nie należy robić cholewy. Być może tak było w wypadku von der Leyen, no bo jest to jednak postać, która no nie zapisuje się najszlachetniej, jeśli chodzi o polityce niemieckiej. Tym bardziej sądzę, że w polityce Unii Europejskiej postać, która chce się zajmować jakąś taką polityką, powiedziałbym, nieuczciwą, w rodzaju, no jak tutaj przyjdziecie, towarzyszu Tusk, no liczę na to, że wy tu przyjdziecie i oczywiście my będziemy walczyli w domyśle wszelkimi sposobami, żebyście tu przyszli, prawda, jako premier. Ja was odwiedzę, ja wam dam te środki KPO. To jedno. Drugie. Oczywiście być może zostały jakieś deklaracje złożone, aczkolwiek pan minister Szynkowski mówi, że nie, które by naruszały konstytucję, prerogatywy prezydenta. Nie sądzę zresztą, by można było w takim stopniu naruszyć prerogatywy prezydenta, bo przecież w takim układzie musiałoby być zmieniona konstytucja. Żeby zmienić konstytucję, to trzeba jednak zdecydowanej większości parlamentu 3/4, więc to tym bardziej wydaje mi się mało prawdopodobne. No więc coś tu jest niedograne między kancelarią prezydenta a premiera i myślę, że takie rzeczy nie powinny wychodzić na zewnątrz. No w końcu ciągle atakowany rząd, prezydent przez lewaków, przez Platformę Obywatelską, no to szczególnie ostrożnie powinien chodzić po tym grząskim gruncie polityki krajowej czy międzynarodowej rząd i prezydent. Przejdźmy do kolejnej sprawy, o którą chciałem pana redaktora spytać. Wojna rozpętana przez Ukrainę to jest też kontraakcja państw zachodnich i instytucji zachodnich. Kolejne pakiety sankcji. Znów przywołajmy słowa premiera Mateusza Morawieckiego. To są sankcje, które po raz kolejny pokazują, że jesteśmy bardzo wiarygodni z jednej strony, po drugie utrzymaliśmy jedność pomiędzy państwami członkowskimi. To jest przecież bardzo ważne, bo widać wyraźnie, że Rosja gra na zmęczenie Unii Europejskiej. Rosja gra na rozszczepienie nas, na podział wewnątrz Unii Europejskiej. Nie dopuściliśmy do tego podziału. To jest też bardzo ważne. Na wniosek Polski i Litwy zgłosiliśmy, aby sankcje na Rosję były rozpatrywane w cyklu 12-miesięcznym, a więc żeby nie trzeba było co 6 miesięcy wracać do sankcji, tylko raz na rok. To jest oczywiście mocniejsze, to jest wzmocnienie całego tego procesu sankcji. Pan prezydent mówi tutaj o pewnym sukcesie, bo rzeczywiście jest to osiągnięcie pewnego sukcesu. Zarazem pan premier mówił zarazem o tym, że Rosja gra na podzielenie Unii, a osiągnęliśmy jedność. Czy rzeczywiście ta jedność występuje na wszystkich poziomach, także w kwestii podejścia do wojny z Rosją? No ja mam trochę wątpliwości. No proszę pana, ja od kilku miesięcy mówię, czyli od 24 lutego, kiedy to Związek Radziecki, zwany dzisiaj Rosją, zaatakował Ukrainę w sposób zbrodniczy, że po prostu tę wojnę prowadzą 3 kraje, a właściwie 2, Niemcy i Rosja. Tutaj co do tego nie można mieć wątpliwości. Zresztą w sposób jasny, jednoznaczny albo po prostu dwuznaczny, można jeszcze tak powiedzieć, po prostu Niemcy to potwierdzili, mówiąc, że to miało być ewentualnie 3-4 dni i po szpakach, mówiąc kolokwialnie, czyli po prostu weszliby Rosjanie, opieli rząd i powiedzieli po prostu, że tego sobie życzą obywatele Ukrainy, tak jak to mówiono w 1945 roku czy w 1941, kiedy wchodzono na tereny II Rzeczpospolitej i mówiono po prostu, że tego sobie życzy Polska. No i oczywiście tego sobie życzy, też mówiono o tym wówczas, że już nie ma kraju, że już nie ma Polski, prawda? Tak samo mogliby powiedzieć dzisiaj, że nie ma Ukrainy, bo władze ukraińskie wyjechały albo że zniknęły, być może tym samym zamordowano by. Tak się nie stało i ku niezadowoleniu elit europejskiej, albo może nie nazywajmy ich elitą, bo ja jednak z pojęciem elity kojarzę pozytywnie to ludzi z tym pojęciem. Natomiast grupy polityczne stwierdziły, że jednak trzeba podawać rękę Rosji, nie trzeba ich tak tłamsić. Każdy ma swoje interesy i w związku z tym będziemy robili to, co będziemy chcieli. Będziemy dalej prowadzili politykę międzynarodową taką, jaką chcemy prowadzić, czyli handlować, kolaborować po prostu z Rosjanami. I teraz tak, 9. pakiet sankcji. Oczywiście ten pakiet sankcji, on powinien być 1 czy 2 i koniec. I Rosjanie ani gospodarczo, ani w żaden inny sposób nie powinni byli się ruszyć. No ale jest 9, bo oczywiście nie można sprawić, żeby był 1 i 2 i dzięki temu po prostu Rosjanie byliby zblokowani. Tak się nie dzieje. Natomiast już widać, że różnymi sposobami Europa, powiedzmy sobie Niemcy, Francja zaczyna współpracować z Rosjanami. Ten pakiet sankcji coś tam na pewno da, ale wydaje mi się, że tak, żeby gdyby Ruscy nie mogli wyjeżdżać do krajów Europy, bardzo ich to po prostu sądzę ubodło. Gdyby skończyła się współpraca, bo przecież z wieloma krajami trwa współpraca Rosji naukowo-dydaktyczna, że wyjeżdżają studenci, studiują na Zachodzie, niewykluczone, że wielu z nich to agenci. No i wszelkie formy współpracy jeszcze, nie jest całkowicie zamknięta sfera bankowa. SWIFT jest jeszcze taki jakiś dziwny, nie wiadomo w jakim stopniu on jest zamknięty dla banków rosyjskich, więc różnego rodzaju wynajmowanie przez Rosjan statków pod obcymi banderami, które po prostu przesyłają ropę czy gaz, jest na porządku dziennym. Jeśli ktoś obserwuje politykę międzynarodową od strony gospodarczej czy militarnej, to widzi, że te sankcje są bardzo nieefektywne. Ale dobrze, lepiej coś niż wcale. Ostatnia, krótka kwestia jeszcze do poruszenia. Weto prezydenta w sprawie nowelizacji ustawy oświatowej, zwanej potocznie Lex Czarnek 2.0. Proszę pana, nie wiem ile pan prezydent zebrał głosów. Wiemy, że 100 000 głosów zostało zebranych przez ministra Czarnka. Powiada prezydent, że nie chce nie wiem czego, protestów, kłopotów, ale te protesty, kłopoty będą z każdego innego powodu. Jeśli nie będzie z powodu Lex Czarnka, to już widzimy, że będą protesty z tego powodu, że biednym ubekom państwo polskie obniżyło emerytury. O czym zresztą mówi Platforma Obywatelska i Lewica, że zabrało emerytury, co jest ewidentnym kłamstwem. Więc każdy pretekst zawsze się może znaleźć. Myślę, że tutaj też znowu ta sprawa nie do końca została, wydaje mi się, precyzyjnie dogadana pomiędzy kancelarią prezydenta a ministerium, więc ministra Czarnka. Jest to zaskakujące, tym bardziej, że minister Czarnek mówi, że wszystko było uzgodnione. Takich rzeczy na zewnątrz nie powinno być znowu. Ja to słyszałem też, rzeczywiście pan minister mówił to w naszym studiu, że już czeka tylko na podpis prezydenta, ale prezydent wskazał właśnie na te czynniki zewnętrzne. Wojna, kryzys, żeby nie dokładać dodatkowego frontu wojny. Można to tak w skrócie powiedzieć. Ja rozumiem oczywiście pana prezydenta, ale myślę, że pan prezydent powinien zauważyć po prostu, że będą dokładali, że Platforma Obywatelska oraz Lewica będą dokładali, czy tamta Hołownia, będą dokładali kolejne elementy, prawda, do tego, żeby była ciągle w Polsce destrukcja. Chodzi o destrukcję państwa i na tym po prostu bardzo zależy, bo chodzi o to, żeby ludzi zniechęcić do PiS-u i w końcu, ach, niech ten PiS, dajmy spokój, niech ten PiS już odejdzie, bo ciągle walczą. To jest metoda po prostu na wykończenie, że tak powiem, psychiczne. Obserwujemy to od 2015 roku z różnym natężeniem. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do nas. Dziękuję. Mateusz Wyrwich był naszym gościem, a już za chwilę Michał Trześniewski przedstawi państwu najważniejsze informacje z kraju i ze świata.